No. Bomby na nas. Najbiedniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej bez dostępu do morza. Kraj ten boryka się z konsekwencjami wojny wietnamskiej, podczas której doszło do bombardowania na niespotykaną skalę. Na Laos spadły wówczas miliony bomb, z których duża część do dziś nie wybuchła. Stanowią ogromne zagrożenie dla ludności, szczególnie dzieci, które do dziś giną bądź są okrutnie okaleczane. W kraju tym nie ma problemów z opozycją, jak w sąsiedniej Kambodży, gdyż rządzi jedna partia, Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna. Co więcej, jej krytyka jest w jakiejkolwiek formie zakazana. Z europejskiego punktu widzenia przypominać może dawne komunistyczne czasy. Jednakże mając na względzie, że Laos graniczy z Chinami, gdzie również rządzi jedna partia komunistyczna, i Wietnamem, w którym rządzi także jedna komunistyczna partia Wietnamu, to na Laos można spojrzeć nieco inaczej. Kraj ten, jak podkreślali tamtejsi politycy, przez około 200 lat był pod obcą okupacją, w tym pod protektoratem Francji, i dopiero od kilkudziesięciu lat samodzielnie funkcjonuje. Zwracano więc nam uwagę na priorytet utrzymywania państwowości, zachowania pokoju i stworzenia warunków, aby obywatele mogli najeść się do syta. Kierownictwo naszej delegacji na każdym kroku domagało się więcej swobód dla organizacji pozarządowych, a przede wszystkim wzmożenia poszukiwań głównego aktywisty tychże organizacji, który zaginął blisko 5 lat temu. Na nasze indagowanie władze Laosu tłumaczyły: panowie, nie możecie nas porównywać z demokracją europejską. Wy mieliście Monteskiusza i wielowiekową tradycję, a my jako państwo istniejemy dopiero od kilkudziesięciu lat. Potrzebujemy czasu, tłumaczyli. Mając to wszystko na uwadze, a zwłaszcza trudną sytuację gospodarczą tego kraju, z naszej strony padło pytanie do ministra spraw zagranicznych Laosu, czy nie obawia się jako członek ASEAN-u, że zostanie jego kraj zdominowany przez innych bogatych członków tej organizacji, jak chociażby przez Singapur. Odpowiedź była spokojna, że takich obaw absolutnie nie ma, gdyż na forum ASEAN-u obowiązującą zasadą jest jednomyślność. Gdy jedno państwo się nie zgadza, wspólne rozwiązanie nie wchodzi w życie. Biedny kraj, a jak pragmatycznie podchodzi? Jednomyślność w podejmowaniu decyzji jest gwarantem dobrej współpracy i zabezpieczeniem przed potencjalną dominacją. Pomyślałem sobie wówczas, że wspólnota europejska do niedawna jeszcze kierowała się również tą zasadą. Serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Szczęść Boże. Dziękujemy, był to Feryton z cyklu Myśląc Ojczyzna, mówił pan profesor Mirosław Piotrowski. Święta Maryjo, Matko. Szanowni państwo, drodzy przyjaciele, rodacy. Za rok będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania po 123 latach rozbiorów niepodległości naszej ojczyzny. W historii Polski naszego narodu były lata chwały, wszechstronnego rozwoju, zwycięstw duchowych, różnych zwycięstw, były sukcesy i cierpienia. Chcemy o tym pamiętać, bo kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. A w czasie zsyłek na Sybir w trzeciej części Dziadów pisał Adam Mickiewicz: jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże, zapomnij o mnie. Aby nie zapomnieć, aby pomóc pamiętać o naszej przeszłości, przy sanktuarium, w wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II, rozpoczynamy przygotowywanie Parku Pamięci Narodowej. Będzie to na zewnątrz. Zapraszamy do jego tworzenia wszystkich, różne grupy patriotyczne w ojczyźnie i w Polonii. Zapraszamy także pojedyncze osoby. Mamy wiele do upamiętnienia. Park ten to okazja, by wyrazić wdzięczność tym, na których, można powiedzieć, wyrastały i wyrastają następne pokolenia Polaków, dzięki których wierze, miłości i ofierze również my żyjemy. A więc zapraszamy
do współtworzenia Parku Pamięci Narodowej. Za rok setna rocznica odzyskania niepodległości. Niech ten park już wtedy będzie na ile możliwe w całości wykończony. Także proszę Państwa, Radio Conchita Uniwersalne. Radio Conchita Uniwersalne. Aby nie było. Madonna, Państwo chcą posłuchać. Mamy ten termin, żeby tak było stosunięte, nie? Ona jest podobna do liczki, uważaj. Tylko inaczej. Inne bieguny. I ta pierdolnika tak podobna.
Ona jest wciągnięta do litki, wtedy kiedy wiesz, Satan może cię chcieć zniszczyć. Mówi Dziunia. Mówi, Dziunio, się nie kłócimy, tak nie ma litki, zobacz. Jak my z Dziunią fajnie żyjemy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i dziewicą. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie, dwa, trzy, cztery razy, dwa, trzy, cztery. No to której dziecko mniej więcej będzie? Że walczmy o uduchowienie dla Polski. Polska potrzebuje takiego też uduchowienia. No nie ma co, nie ma co. Niech ta Polska, gdzie będzie wódzia, niech Polska się da uduchowić. Uświnić, odkrowić. Śmiechu warto, żeby było źle, było źle. Teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Strasznie długo te miesiące idą. Strasznie długo. No. Teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Na umowę wziąć telefon jest. Strasznie długo. No dwa lata, to przecież wie. Zaczynamy liczyć te dwa lata jako wiesz krótki okres. Przecież my długo żyjemy, nie możemy stracać. Co to jest? Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionej owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O nieuchronnym końcu, proszę Państwa, średniowiecze, że ci katolicy to mówią o takich rzeczach, o nieuchronnym końcu naszego życia. Średniowiecze, a to nie jest już chrystusowe, to nie jest biblijne, bo Jezus Chrystus nawet nie zastanawiał się nad tym. Ustawowej, żeby dokonać zmiany, godzinę śmierci, kolejna ustawa,
Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego uchwalono. I kolejny projekt mamy tutaj przygotowany przez COVID-19. Zatrzymaj aborcji. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, zakończenie tej praktyki w Polsce. Teraz natomiast drogi są w przypadku wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Pytamy tylko o to, czy aborcja organiczna jest zgodna z konstytucją. Natomiast w przypadku ustawy rozpoczynamy polityczną parlamentarną dyskusję na ten temat. Na spotkają się różne rodzaje argumenty. Wniosek ten trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał się ma zająć się tą rzeczywistością. Czy z nami termin, kiedy będzie procedowany, kiedy będzie orzekana ta sprawa? Nie, dlatego że Trybunał Konstytucyjny nie jest związany żadnym terminem. Natomiast mamy taki punkt orientacyjny, którym jest różnica jest w cenie, no to nieprawda. Różnica jest w cenie. Premium mobil. I tam to już wyjmę, skończę ci telefon. Wydał orzeczenie na pełne 6 miesięcy. Premium mobil. To wydaje mi się taki punkt orientacyjny, który może nam, może nie bardzo dokładnie, ale dać przybliżony pogląd, jak długo ta sprawa będzie rozpatrywana w Trybunale Konstytucyjnym. W ostatnim tygodniu w jednym z wywiadów pani prezes Maria Szalewska powiedziała, że rozpatrzenie tej sprawy to jest kwestia miesięcy. Więc to można powiedzieć współgra z tym, co wczoraj zrobił Trybunał Konstytucyjny laty. Jest nadzieja, że w kolejnym roku, w 2018 roku, decyzja w tej sprawie w Trybunale będzie orzeczona Trybunału i ta sprawa będzie rozstrzygnięta. Spójrzmy, w 2016 roku w majestacie prawa w Polsce w polskich szpitalach zabito 1098 dzieci poczętych. W zdecydowanej większości 1042 dzieci ze względu właśnie na podejrzane choroby niepełnosprawności. I dodajmy, że były to niedokrotnie późne aborcje wykonywane niejednokrotnie w 5 i 6 miesiącu ciąży. Dlatego też tak istotne, tak ważne jest to, aby to orzeczenie wyszło w życie jak najszybciej. Aborcje organiczne zgodnie z przepisami obowiązującymi ustawą o planowaniu rodziny mogą być dokonywane do momentu, kiedy powrót osiąga zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki. Ta przesłanka jest nieprecyzyjna, ale to jest właśnie 6-7 miesiąc ciąży. Wiemy, że tych aborcji, że właśnie przygniatająca większość aborcji w Polsce to są aborcje ze względów eugenicznych. Wiemy też, że jakiś niemały procent tych aborcji jest dokonywany ze względu na błędne prognozy lekarskie, medyczne, ponieważ ustawa mówi o tym, że można przerwać ciążę w przypadku dużego prawdopodobieństwa choroby lub niepełnosprawności. Natomiast to doświadczenie lekarskie i liczne relacje pokazują, że te prognozy często nie są jednak bardzo precyzyjne. Że bardzo często okazuje się, że tam, gdzie były prognozy, nawet wysokie prognozy, duże prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się chore, kiedy dziecko się urodziło, tej choroby nie było, albo stopień jej był zupełnie inny niż prognozowany. Także wiemy, że to kryterium jest bardzo nieprecyzyjne, choćby właśnie ze względu na to, że te prognozy często okazują się nieprawdziwe. To zresztą jest też kwestia, którą w wniosku do Trybunału Konstytucyjnego podnosimy i wskazujemy, że nieprecyzyjność tej przesłanki eugenicznej czy niektórych jej aspektów narusza artykuł 2 Konstytucji, czyli zasadę określoności przepisów prawa, która jest wywodzona z zasady demokratycznego państwa prawnego. Stale są takie
świadectwa zupę, którą lekarze sugerowali, aby dokonali aborcji właśnie potwierdzenia jakiejś wady genetycznej choroby, niepełnosprawności, a czasem dziecko rodziło się zdrowe. I tutaj to, co pan mówi, też znajduje swoje potwierdzenie w praktyce lekarskiej. Lekarze mówią, że wewnętrzne badania prenatalne za ich pomocą nie można stwierdzić zespół DAM czy innych choroby, lecz można ją tylko podejrzewać. Tak, pewnie są różne wady w różnych przypadkach. Wady i zalety. To on w ogóle nie wie, czym jest 100%, czyli nie jest w stanie porównać czegokolwiek.
Dlatego też sprzedaży i ograniczenia czasowe. W przypadku promocji jest tak, być nie musi. Promocje są często związane na przykład z wprowadzeniem nowego towaru przez sklep albo przez producenta i polegają, no, skutek dla konsumenta jest podobny. Może taniej kupić jakiś interesujący go towar. Natomiast to ograniczenie czasowe i zasięg w obrębie jednego sklepu może być zupełnie w czasie wyprzedaży możemy liczyć na te ogromne obniżki, okazje. No i tu też pojawia się dylemat. Posłuchajmy pani Zosi. Chciałabym wiedzieć, bo bym kupiła, ale bardzo się boję, czy będzie można to zwrócić, albo jak coś będzie nie tak, to czy będę mogła reklamować. Czy takie kupowanie na takich dużych wyprzedażach nie jest zbyt ryzykowne? Czyli mówiąc krótko, jeśli coś jest tak bardzo tanie, czy to nie jest bubel? Czy to nie jest bubel i czy będziemy mogli coś z tym zrobić? Pani słuchaczka jeszcze poszła dalej, tak? No więc po kolei. Jeżeli towar jest pełnowartościowy, powtórzmy to raz jeszcze, to zwrócić go możemy tylko w określonych sytuacjach. Takie sytuacje na przykład są opisane w ustawie o prawach konsumenta, jeśli kupujemy coś na odległość poza lokalem, czyli na przykład przez internet, albo sklepu nas akwizytorem. Jeżeli kupujemy w sklepie stacjonarnym, to ustawa nie przewiduje prawa do zwrócenia towaru pełnowartościowego, aczkolwiek sprzedawca może zadeklarować konsumencie: kup u nas i będziesz mógł oddać bez problemu. Z tym, że podczas wyprzedaży bardzo często sklepy zamieszczają takie ogłoszenie nad kasą, że towary z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi. No bo chodzi generalnie o wyprzedaży m.in. o wyczyszczenie magazynów, a nie po to, żeby przyjmować towary za 3 dni. Nie mają do tego prawa, jak rozumiem. Mają do tego prawo, mogą napisać wyraźnie, muszą tylko wyraźnie napisać, co podlega zwrotowi, a co nie. Mówimy tutaj o towarze pełnowartościowym. Jeżeli natomiast towar jest wadliwy, to stosujemy rękojmie bądź gwarancję, tak jak pani rzecznicielo przed chwilą powiedziała. Tutaj wyprzedaż nie ma żadnego wpływu na nasze uprawnienia. A powiedzmy jeszcze o zakupach za granicą, nie w kraju. Co wtedy? Czy my mamy podobne prawa? To zależy za którą granicą. Tu mówimy o Unii Europejskiej na początku. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to dyrektywa o prawach konsumenta obowiązuje w całej UE. Ona nie jest wszędzie identycznie implementowana, więc bo to dyrektywa, a nie rozporządzenie, czyli w Polsce dyrektywę implementowaliśmy ustawą o prawach konsumenta. Te uprawnienia, tak szczegółowo, te rozwiązania mogą się lekko różnić, na przykład w Niemczech. Natomiast idea jest ta sama, to znaczy prawo do żądania wymiany lub naprawy, ewentualnie zwrotu zapłaconej ceny w całej Europie, bo to pochodzi z dyrektywy. Jeżeli kupujemy przez internet cokolwiek za granicą, to prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni również jest niejednolite w całej Unii Europejskiej. Do niedawna tak nie było, ale właśnie dyrektywa o prawach konsumenta ujednoliciła ten termin 14-dniowy, jest cały taki sam. No i generalnie możemy dochodzić uproszczeń. I to nie jest wcale tak bardzo skomplikowane, ale złożenie reklamacji, czy nawet dochodzenie naszym przed sądem jest możliwe w krajach Unii Europejskiej. Dużo trudniej jest poza Unią Europejską, bo tam nie mamy świadomości, jakie przepisy, a nawet gdybyśmy je znali, to jeszcze trudniej na drodze sądowej czegokolwiek dochodzić. Mamy jeszcze kilka minut, 3 minutki. Powiedzmy jeszcze o jednej ważnej kwestii, bo rozpoczynają się te świąteczne wyprzedaże, ale ten czas świąteczny, przedświąteczny, to też czas wzmożonej aktywności akwizytorów, tu też warto znać swoje prawa. Dokładnie tak. W momencie, kiedy jesteśmy zajęci myśleniem o przygotowaniach świątecznych, pieczeniem ciast, wybieraniem choinek i tak dalej, zdarza się, że nachodzą nas przedstawiciele różnych firm, próbują nam sprzedać pewne rzeczy albo nakłonić nas do zabierania różnych umów. Oczywiście sprzedaż tak zwana door to door przez przedstawicieli handlowych nie jest niczym zdrożnym sama z siebie. Natomiast konsumenci są często bardzo zaskakiwani w bardzo nieoczekiwanym dla siebie czasie przedświątecznym. I zdarzają nam się sytuacje, w których ludzie są skłonni podpisać pewną umowę, byleby ten handlowiec dał im spokój i pozwolił wrócić do pieczenia ciasta. Więc tutaj też apeluję do konsumentów o dużą rozwagę przy podpisywaniu tego typu umów, dlatego że bardzo często to jest chęć też, nie wiem, pozyskania nowej usługi, nowej telewizji kablowej na święta, że będzie fajnie, będziemy mogli święta obejrzeć, ok, wszystko jest ok dla ludzi i tak dalej. Natomiast, żebyśmy nie żałowali tej decyzji później.
wcześniej, to apeluję rozsądnie. Natomiast jeśli jest ktoś Trybunał Konstytucyjny taką praktykę, to tutaj również ustawa o prawach konsumenta działa. I pamiętajmy, że od umowy zawartej w naszym domu możemy w ciągu 14 dni odstąpić. Jest tylko jeden szkopuł. Jeżeli zawrzemy jakąś umowę, to zorientujmy się, z kim zawieramy tę umowę. Bo jeśli nie dostaniemy egzemplarza umowy, to nawet nie będziemy wiedzieć, gdzie to odstąpienie wysłać. Sprawdzajmy, kim jest człowiek, którego nas przyszliśmy. Decydujemy się na jakieś podpisywanie umowy w gorącym przedsiębiorczym okresie. To wykażmy dbałością o swoje interesy. No i co ważne, mamy też prawo do namysłu. Tak jest. Te 14 dni dotyczy również sprzedaży dokonywanej w systemie TOR, czyli w naszym domu przez akwizytora. Także zachęcam do tego, żeby z nich korzystać, jeśli jest taka potrzeba. Kończymy pogodowie konsumenckie. Kamil Gruszpa, Dąbrowski, prawnik i prezes Federacji Konsumentów był naszym gościem. Do usłyszenia już na kolonko. Dobranoc. Reklama. Media Expert, zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory Smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Stulecie urodzin, koncert w Trójce. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Ostrzewy. Znakomici wokaliści Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Mylczek i Sławek Gniatowski. Płyta do kupienia w programie Przewodów Muzycznych, znalona w sieci Świetlarni Świat Książki oraz na stronie sklep Polskie Radio.pl. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Nienarodzonych dziewczynek. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka w Afganistanie. Zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W Warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony. Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Ciekawe, że ci, którzy ustawają tam na trasę. Autopromocja. 7,5 milionowy kraj. W porównaniu z Polską bardzo niewielki. Może wstrząsnąć Europą, jaką dziś znamy. Mowa o Katalonii, o której zrobiło się bardzo głośno kilka tygodni temu. Co z tą Katalonią? Zapytam o to publicystę i historyka Jędrzeja Bieleckiego. No z Kleopatry, 5 godzina 22.15, Agnieszka Kamińska. Zapraszam. W przypadku aborcji eugenicznej mamy do czynienia z dyskryminacją lekarską. Przyczyna przerwania ciąży jest to, że dziecko jest chore. Dyskryminuje się dzieci chore w stosunku do dzieci zdrowych. I to tym środowiskom nie... Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się 21. W 1997 roku Trybunał Konstytucyjny zajmował się kwestią konstytucyjności. Czas na informację dnia. A w informacjach dnia o rozmowie Beaty Szydło i Emmanuela Macrona. Powiemy też o przytulaniu, które może uratować życie. A na koniec przeniesiemy się na Białoruś, w której prezydent podpisał dekret o rozwoju przedsiębiorczości. Paweł Zieliński, zapraszam. Nieco ponad godzinę trwała rozmowa prezydenta Francji i polskiej premier w Pałacu Elizejskim w Paryżu. Było to pierwsze od niemal pół roku spotkanie Emmanuela Macrona i Beaty Szydło. Po spotkaniu mówili oni, że między Warszawą a Paryżem wciąż jest wiele różnic, ale chwalili rozpoczęty właśnie dialog. Polsko-francuskie stosunki pogorszyły się po niepochlebnych wobec rządu w Warszawie wypowiedziach Emmanuela Macrona i po zerwaniu przez Polskę kontraktu na francuskie śmigłowce Caracale. Po rozmowach w Paryżu premier Beata Szydło podkreśliła, że udało się wyjaśnić część wzajemnych wątpliwości.
oczywiście są jeszcze kwestie, które nas różnią. Jest to rzeczą naturalną, ale dla mnie najważniejsze jest to, że oboje przedstawiliśmy dzisiaj argumenty, wizje, propozycje, które mogą łączyć Polskę i Francję. Francuski prezydent Emmanuel Macron podkreślał z kolei, że w całej sprawie ważne jest, że udało się bezpośrednio porozmawiać. Moja metoda pracy zawsze jest taka sama. Chodzi o to, by swoje zdanie wyrażać bezpośrednio w rozmowie i działać z szacunkiem. Nie oznacza to, że wszelkie nieporozumienia zostają rozwiane i nie mają żadnej rozbieżności, ale udaje się iść naprzód. Politycy zdecydowali, że w ważnych dla obu krajach kwestiach powstaną zespoły robocze złożone z ministrów poszczególnych dzieci. Z Paryża Wojciech Cygielski, Polskie Radio. A więcej o tym temacie po informacjach dnia w magazynie Północ-Południe. Mieszany obraz systemu ochrony zdrowia w Polsce zaprezentowała Komisja Europejska w swoim raporcie. Eksperci wytknęli słabe strony, ale piszą też o dobrych. W Brukseli opublikowano dziś najnowsze zestawienie systemów zdrowia w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Eksperci napisali, że wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Ponadto, jak czytamy w raporcie, dostępność opieki medycznej w Polsce to główny powód do obaw. Z danych komisji wynika, że Polska jest na 5. miejscu w Unii za Estonią, Grecją, Rumunią i Łotwą pod względem niezaspokojonych potrzeb związanych z opieką medyczną. W Polsce na zabiegi medyczne, takie jak operacja zaćmy czy wstawienie endoprotezy, trzeba czekać najdłużej w całej Unii. Dobre strony to na przykład jeden z najniższych w Unii wskaźników śmiertelności z powodu zawału serca. Eksperci uznali, że efektywna jest opieka doraźna w polskich szpitalach i wyróżnia się ona wysoką jakością, szczególnie w przypadku pacjentów kardiologicznych. Gorzej wypada onkologia. Wskaźniki przeżycia chorych z rakiem piersi, szyjki macicy czy jelita grubego są niskie w porównaniu z innymi krajami Unii. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zostajemy przy temacie zdrowia. Na oddziale neonatologii Szpitala Specjalistycznego Świętej Rodziny w Warszawie stanął fotel do specjalistycznego przytulania wcześniaków, nazywanego kangurowaniem. Nic tak dobrze nie wpływa na rozwój i zdrowie noworodka, jak bliskość matki lub ojca. I to dosłownie skóra przy skórze, mówi kierownik oddziału, doktor nauk medycznych Beata Pawlus. Prawdziwe kangurowanie powinno być zrobione w ten sposób, że naga skóra dzieciątka dotyka do skóry mamy. Obserwujemy często na naszych monitorach, monitorując dziecko, że rosną mu parametry życiowe, saturacja, stabilizuje się tętno. Fotele do kangurowania umożliwiają przytulanie dziecka oraz delikatne bujanie. Na chwilę bliskości z dzieckiem rodzice czekają z niecierpliwością, mówi jedna z mam, pani Magdalena. Pierwszy raz kangurowanie. Kasia urodziła w 36 tygodniu, więc jeszcze jest wcześniakiem. To już jest moje drugie dziecko, ale czułam tą długą rozłąkę. Cały dwa dni. Wreszcie jesteśmy razem od porodu. Córeczka moja skończyła dwa dni. Szpital specjalistyczny imienia Świętej Rodziny jest 37. emosferą. Emosfery są organizowane w ramach programu Blisko z Tobą Chcę Być, który zwraca uwagę na potrzebę i konieczność bliskości między rodzicami a nowonarodzonym dzieckiem. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podpisał dekret o rozwoju przedsiębiorczości. Dokument ma dać nowy impuls rozwojowi małych i średnich firm. Dekret prezydenta wprowadza zasadę rozpoczynania działalności gospodarczej przez złożenie odpowiedniego powiadomienia. Teraz do rozpoczęcia biznesu ma wystarczyć złożenie wniosku w Urzędzie Administracji Państwowej. Można to będzie zrobić za pośrednictwem poczty czy internetu. Dekret znosi wiele dotychczasowych barier, m.in. liczne zezwolenia. Złożenie powiadomienia ma być podstawą do tworzenia firm handlowych, usługowych, budowlanych, transportowych czy turystycznych. Dokument ma objąć 95% małego i średniego biznesu. Media nazwały dekret kluczowym dla rozwoju przedsiębiorczości. Eksperci przyjęli go z ostrożnym optymizmem. Zauważają, że wszystko będzie zależało od tego, jak będzie realizowany. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Już jutro rusza nowa marka w internetowym portfolio Telewizji Polskiej. Tygodnik TVP.pl. Internetowy magazyn weekendowy, wpisując się w misję telewizji publicznej, zajmował się będzie przede wszystkim kulturą, sztuką, historią i szeroko rozumianymi zmianami. W każdym wydaniu tygodnika publikowane będzie na początek po kilkanaście tekstów, które pojawiać się będą w każdy piątek o 18:00. Całą tę kampanię głoszenia. A teraz już pogoda. W nocy w Małopolsce pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W pozostałych regionach pogodnie. Termometry pokażą od 0 stopni na Suwalszczyźnie
25 na Pomorzu Zachodnim, a jutro na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolsce popada deszcz. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatury od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 21:06. O Boże. Nowela ma też likwidować patologię, jak przedłużające się oczekiwanie na wyniki wyborów oraz zatrważającą w ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera ilość głosów nieważnych, jak chociażby w przypadku ostatnich wyborów samorządowych. I wówczas ta plaga nieważnych głosów na Mazowszu w jednym województwie wynosiła trochę ponad 14%. Przechodzi rok 2014. Można powiedzieć autokompromitacja na skalę światową. 6 dni, Wysoka Izbo, nie znaliśmy wyników wyborów. Prawo i Sprawiedliwość chce nam zgotować chaos, mówi Marek Sowa z Nowoczesnej. Bo w chaosie czuję się najlepiej. Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej dodaje. Ten projekt ordynacji wyborczej jest projektem antyobywatelskim i upartyjniającym samorząd w sposób niezmierny do jakiejkolwiek rzeczywistości w jakimkolwiek normalnym kraju. Nowoczesna, Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe chcą głosować za odrzuceniem ustawy w całości. To zbójecka ordynacja, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest ordynacja skrojona pod kup. Chcecie skroić wybory Polaków. I to jest złodziejska ordynacja. Klub Kukiz15 i Polskie Stronnictwo Ludowe chcą z kolei, aby nowa ordynacja gwarantowała dwuletnie kadencje nie tylko w samorządach, ale i w parlamencie. Paweł Kukiz mocno broni jednomandatowych okręgów wyborczych. Jowy albo śmierć. Chciałbym zaprosić wszystkie organizacje obywatelskie i wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do obrony podmiotowości obywatelskiej, do skończenia z zapłaszczeniem państwa przez partie polityczne, które zrobiły sobie sposób na życie, utrzymanie rodzin. Prawo i Sprawiedliwość. Tak, 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 wnuku, rodzin, sposób na życie. Nie wiadomo ile banków, nie wiadomo ile pieniędzy, czego nie sprawdzisz, wszystkiego, sposób na życie. Ale to jest złodziejstwo. To jest takie złodziejstwo, że to jest aż obrzydliwe. Bo jeszcze jak ktoś, wiesz, ukradnie czasem dowciapnie, to jest co innego w tym kabarecie, co mamy. Żadnej szansy nie ominę. Cały dzień stracony, cały dzień stracony, cały dzień stracony. Jeśli kochać, to hrabina. Jak kraść, to miliony. Jak kraść, to miliony. Dla swych dam.
I to jest takie bardzo zabawne, to jest w kabarecie, to jest miłe. Już przestałam wierzyć w cuda. I tak myślę sobie, i tak myślę sobie, i tak myślę sobie, jeśli tylko mi się uda, też kasę obrobię, też kasę obrobię, albo bank. La 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 la. Takie przygrywki, super na akordeonie i dyskoteka cała na perkusji. Gitara. Proszę Państwa, no i tę piosenkę śpiewała ze mną Małgosia Karska, która wykładała na Politechnice Białostockiej matematykę wykreślną. Myśmy się bardzo lubiły, ona mnie do domu zapraszała. No i z tą Hanką Romanowicz oczywiście. I myśmy tam ćwiczyły i ćwiczyły, ona ze mną występowała i w tym kabarecie żydowskim. Też objęci, żeśmy wychodzili z Małgosią Karską. Świat stał się jakby nie ten sam, tyle obłudy, kłamstwa, tyle oszustwa, chamstwa, łez i nagminnego draństwa. Inny był świat za dobrych lat, pachniał bez, śpiewał słowik. Takie wspomnieniowe piosenki, no pięknie, no z Małgosią Karską, pani profesor matematyki wykreślnej. No to chyba inteligentna kobieta, prawda? Bardzo umuzykalniona, gruby zeszyt z balladami, pieśniami, gitara i zawsze wyjeżdżała, dużo, dużo śpiewała ze studentami, z uczniami, no w ogóle. Belferka niesamowita z gitarą. Belferka z gitarą. W niedzielę w miesiącu pierwszym i ostatnią. W 2019 będzie to tylko ostatnia niedziela w miesiącu, a od 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu w niedzielę z pewnymi odstępstwami. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Jestem Baba Jaga, jestem Baba, 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 Baba. Wzrośnie o 8%. Baba Jaga, jestem Baba Jaga, 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 Baba Jaga. Baba Jaga, Baba Jaga, Baba Jaga, Baba Jaga, Baba Jaga, dominują oczywiście przede wszystkim maszyny, pojazdy, czyli środki transportowe. Natomiast wysoka technologia high-tech niestety nie jest jeszcze przez nas eksportowana i to jest temat do dalszych działań, które zostały przewidziane właśnie też w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Uczestnicy kongresu wskazali, że około 11% polskich firm współpracuje z zagranicznymi kontrahentami. Podkreślili, że ten odsetek należy systematycznie zwiększać. Tymczasem wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki apeluje do Chin o korzystanie z polskich portów w handlu z Europą Środkowo-Wschodnią. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie da się od razu zlikwidować nadwyżki Chin w handlu z Polską, ale można zmienić drogi, którymi towary trafiają na nasz rynek. Przestańcie importować, eksportować z waszych państw towary przez Hamburg i Amsterdam i wozić do Polski, do Ukrainy, do Rosji, a zacznijcie eksportować przez Gdańsk, przez Szczecin. Wtedy nie będziemy się tak denerwować, tylko poczekamy grzecznie jeszcze parę lat na to, żeby ten handel się troszeczkę bardziej zrównoważył. Mateusz Morawiecki dodał, że dostaje sygnały od przedsiębiorców o trudnościach związanych z wejściem na chiński rynek. Jednocześnie zapewnił, że polsko-chińska współpraca się rozwija, między innymi w ramach Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, którego Polska jest udziałowcem. Polski Radio 24. Na niespotykane.
sprawą zgadł. Na Laos spadły wówczas miliony bomb, z których duża część do dziś nie wybuchła. Stanowią ogromne zagrożenie. Rządzi jedna partia, laotańska partia ludowo-rewolucyjna. Co więcej, jej krytyka jest w jakiejkolwiek formie zakazana. Z europejskiego punktu widzenia przypominać może dawne komunistyczne czasy. Jednakże mając na względzie, że Laos graniczy z Chinami, gdzie również rządzi jedna partia komunistyczna, i Wietnamem, w którym rządzi także jedna komunistyczna partia Wietnamu, to na Laos można spojrzeć nieco inaczej. Kraj ten, jak podkreślali tamtejsi politycy, przez około 200 lat był pod pomocą okupacją, w tym pod protektoratem Francji, i dopiero od kilkudziesięciu lat samodzielnie funkcjonuje. Związano z nami fakt, że priorytetem przyznania i stworzenia warunków, aby najeść się do syta. Kierownictwo naszej delegacji na każdym kraju Baba Jaga, Baba Jaga, Baba Jaga. Nie, panowie, nie możecie nas porównywać z demokracją europejską. Wy mieliście Monteskiusza i wielowiekową tradycję, a my jako państwo istniejemy dopiero od kilkudziesięciu lat. Potrzebujemy czasu, tłumaczyli. Mając to wszystko na uwadze, a zwłaszcza trudną sytuację gospodarczą tego kraju, z naszej strony padło pytanie do ministra spraw zagranicznych Laosu, czy nie obawia się jako członek ASEANu, że zostanie jego kraj zdominowany przez innych bogatych członków tej organizacji, jak chociażby przez Singapur. Odpowiedź była spokojna, że takich obaw absolutnie nie ma, gdyż na forum ASEANu obowiązującą zasadą jest jednomyślność. Gdy jedno państwo się nie zgadza, wspólne rozwiązanie nie wchodzi w życie. Biedny kraj, a jak pragmatycznie podchodzi? Jednomyślność w podejmowaniu decyzji jest gwarantem dobrej współpracy i zabezpieczeniem przed potencjalną dominacją. Pomyślałem sobie wówczas, że wspólnota europejska do niedawna jeszcze kierowała się również tą zasadą. Serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Szczęść Boże. Dziękujemy to Ferytonskiego. Mówił pan profesor Mirosław Dutrowski. Szanowni państwo, drodzy przyjaciele, zarówno będziemy obchodzić rocznicę odzyskania około 123 lat rozbiorów niezodległości naszego narodu. W historii Polski naszego narodu były lata chwały wszechstronnego rozwoju, zwycięstwowych, różnych zwycięstw. Chcemy o tym pamiętać, bo kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. A w czasie zsyłek na Sybir trzeciej części dziadów pisał Adam Mickiewicz, że zapomniał o nich, i Boże zapomnij o mnie, aby nie zapomnieć, aby pomóc pamiętać o naszej przeszłości. Czy jest aktualnie pod uciecznością za świętego Jana Pawła II, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II, rozpoczynamy przygotowywanie Parku Pamięci Narodowej. Będzie to na zewnątrz. Zapraszamy do jego tworzenia wszystkich, różne grupy patriotyczne w ojczyźnie i w Polonii. Zapraszamy także pojedyncze osoby. Mamy wiele do upamiętnienia. Park ten to okazja, by wyrazić wdzięczność tym, na których można powiedzieć, wyrastały i wyrastają następne pokolenia Polaków, dzięki których wierzę miłości, wierzę również my żyjemy. A więc zapraszamy do współtworzenia Parku Pamięci Narodowej za rok setna rocznica odzyskania niepodległości. Niech ten park już wtedy będzie na ile możliwe w całości wykończony. Systematycznie wzrasta też w naszym kraju. Zbrodnia katyńska.
został profesor Tadeusz Wolsza, który był też jednym z prelegentów podczas konferencji. Zdanie profesora... Brawo, to idzie przez ten telefon. Słabo, te plusy, to dziadostwo. Wszystko słabo idzie, słabo. Może komu pójdzie wyłączony. Profesor Tadeusz Wałsza nagrodę wiedział fakultyki otrzymał za książkę To, co widziałem, przekracza słowo zaufanie.